Radio Andrychów. Wracamy do naszej rozmowy. A w studiu e, pan Andrzej Famielec. Witam. A, e, Marcin Poszczyca, Kalwaria 24, Wadowice 24 i ja, Marek Gnycz. Andrychów przez całą dobę. Z radiem Andrychu. Trzymamy Panu... się całą dobę, całą dobę. Dobrze, dobrze. No ale nie możemy pomarzyć. No, Muzyka mamy całą dobę, przepraszam. Yy, może naszych Andrychowskich głosów nie słychać przez całą dobę. To ale zawsze można puścić jakieś najlepsze audycje. I puszczam, bo jest dużo powtórek. Ale nie o tym mieliśmy panowie gadać, tylko o tym. Na co czekają mieszkańcy, i jak czasem trudno jest nam się wsłuchać i zrozumieć, jakie są ich oczekiwania. To w Andrychowie piękny przykład: budowa nowej, krytej pływalni, która praktycznie stoi, jest gotowa, jest już napełniona wodą. Na okładce naszych najnowszych, nowin, które od zeszłego tygodnia są w kioskach. Można sobie zobaczyć, jak wygląda w środku. I w środku też jest wiele więcej zdjęć. Jest już no, próbny rozruch. Tak naprawdę można by było, gdyby się nie wszystkie przepisy z odbiorami i tak dalej. Można by było już dzisiaj tam wyjść i popływać w tym basenie, ale to nie tak szybko nastąpi, no bo wiadomo, że nadzór budowlany do tego nie dopuści, dopóki to wszystko nie będzie sprawdzone. To są jakieś kłopoty z, z odbiorem tego nie Nie, nie. Technicznych kłopotów nie ma żadnych, natomiast były do tej pory, jak doskonale wiecie, Czysto organizacyjne kłopoty, to znaczy, że część radnych była przeciwko powołaniu Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki. Dobrze powiedziałem, opozycja moskit. Opozycja u was nie. Opozycja. Chciała. Tak. No i nagle na po ostatniej sesji doszło do takiej nowej rozgrywki. Jeszcze raz ten temat wrócił i nagle okazało się, że dwoje radnych zmieniło zdanie i tym samym Moskit, bardzo wiem, że się wam podoba ta nazwa. Tak. Y y Został powołany i Wydział Sportu, Turystyki i Promocji w ogóle w Andrychowie zostaje przekształcany w jednostkę organizacyjną, która poprowadzi ten że basen i to właśnie będzie ta jednostka, będzie się nazywała Moskit. A ten na... Moskit przejmie też ten Stadion Beskit? Jak to będzie? Na razie nic na ten temat mi nie wiadomo. Aha, bo tam On tam na razie taka... powołany po to, aby, był, aby była jednostka organizacyjna, która będzie mogła zatrudnić ratowników, kasierki, sprzątaczki, techników. Do, wiecie, doskonale, że to pod takim basenem współczesnym dzisiaj to jest fabryka chemiczna mała. Trzeba tę wodę uzdatniać, nie ma już żadnego chlorowania, jest ozonowanie, jest oczywiście tak, cały tylko... czas sprawdzanie, czy nie ma jakiegoś zagrożeń bakteriologicznych. Kąpiemy się w tych basenach nie w gumowych kombinezonach, tylko nago, a różni ludzie różne rzeczy na skórze mogą przynieść, więc cały czas trzeba to kontrolować, bo powszechne było zawsze na basenach na przykład łapanie grzybicy. Wiecie o tym doskonale. Więc dzisiaj się, dzisiaj się na to... Ja nie złapałem. Chyba, no. że nie wiem. Nie musimy teraz, nie musimy ale... teraz robić osobistych Ta... wynużeń na temat chorób skórnych, ale. ale wiecie, to skoro, no są jeszcze że... chlamy ja, Są takie, są, są takie Ta. zagrożenia oczywiście w takich miejscach. Ale, yy, bo tam opozycja podnosiła a, też taki argument, że ten cały Moskit to nie tylko jest basen, tylko też. Stadion w Andrychowie, te jakieś tereny, które, które. Znaczy, bo w przyszłości rzeczywiście, jeśli miałby pasem miejski, ośrodek sportu, turystyki. To im się nie, to, nie podobało. To, to, to on powinien być administratorem dla wszystkich tego rodzaju obiektów. To, no to, słuchajcie, by, była teraz walka o drugą ligę e, dziewczyn z MKS-u. Mhm. E, na tej hali, która pamięta czasy, kiedy Beskid Andrychów był w pierwszej lidze. I był utrzymywany przez tutejsze zakłady. Ta hala dzisiaj to jest muzeum techniki no, i, i, i architektury. Ona się nadaje tak naprawdę do zwalenia. I trzeba postawić nową halę. B powstanie y, y, w tam pod Pańską Górą za szpitalem psychiatrycznym tamty, w tamtym rejonie. Y, już są, już są za, y, takie zarysy koncepcyjne, wizualizacja tej hali, bo to będzie naprawdę solidny obiekt. No i i ciągle przy takich sytuacjach jak budowa basenu, budowa hali, ciągle padają pytania, a to nie mamy nic ważniejszego do zrobienia. No Ale i, tutaj, i, tutaj, I dlatego pytam, to, czy, czy warto się wtedy wsłuchać. Czego oczekują mieszkańcy? A to mieszkańcy to mają różne pomysły. Generalnie od rządzących i od burmistrzów chyba oczekujemy jakiejś decyzji też. Nie? Po to ich wybieramy. No i wiadomo, że część będzie zadowolona, część będzie niezadowolona. A to chyba chodzi też o to, żeby nie. Nie da się zadowolić wszystkich, 100% mieszkańców, tak? Ale też z drugiej strony oczekuje się od burmistrza, że jak już wymyślił sobie program, to wyznacie, co chce po kolei robić i będzie to działało. Ale akurat w Andrychowie to było tak, że on został zweryfikowany z tym basenem, ponieważ no, burmistrz, to znaczy Tomasz Żak, to znaczy on e, kandydował na burmistrza e, jesienią. Wszyscy już wiedzieli, że ten basen jest zbudowany, więc mieszkańcy, jakby dając mu następną kadencję, ocenili już ten projekt i stwierdzili, że okej, okay, kierunek. grób. Bo, bo to nie <laughs> tylko chodzi o budowę basenu, ale ten kierunek. No. Bo to teraz e, basen jest tylko jednym z etapów. On już stoi. 1 września, dzieci idąc do szkoły, będą już miały lekcję w u tam, na tym basenie. Moskit już okrzepnie będzie miał pracowników, będzie umiał to obsługiwać, wszystko będzie działać. Ale to jest tylko pierwszy etap. Potem jest hala sportowa, potem jest renowacja i rewitalizacja Pańskiej Góry, która powinna być pięknym terenem rekreacyjnym, też na, na, na wypoczynek. Ma tam być zrobiony staw antyckiego, który będzie takim jak byliście panowie w Osieku, jak wygląda ten, ten, to molo osieckie, wielki staw, ośrodek, miejsce takiego wypoczynku nad wodą. Nie chodzi o się tam kąpać, ale miejsce do spacerowania. Jak pójdziecie gdziekolwiek na tereny rekreacyjne, to widzicie, że tu już nie ma rozgraniczenia, że dzieci lubią sport i bawić się, a dorośli albo starsi, seniorzy już nie. Seniorzy dzisiaj biegają z kijkami, grają w bóle mają ochotę się ruszać i chcą mieć też terenie. Tak, tylko których... granicą spełniania tych wszystkich obietnic jest granica budżetu tak naprawdę. I... I nie tylko budżetu, ale także i pomysłów. Bo jeżeli na przykład nie ma pomysłów, nie można się decydować, co się chce robić, no to też nic się nie zaproponuje. No to wtedy mija kadencja i nic się nie zrobiło. Ale w przypadku... I wyborcy są bez liczby. W przypadku Andrychowia tak dobrze nie znam tego budżetu, ale jest też ten, ten zarzut, że jakby ten budżet jest trochę... Na deficycie, że tak powiem. I e, myślę, że e, e, no tutaj trzeba będzie wybierać w pewnym momencie. Bo tak, macie komunikację miejską, która jest dotowana, bo to też nie jest tak, że ona przynosi jakieś dochody. Nie? No, ale była też ale też e. był bardzo duży zastrzyk, e, bo to było ze 11 milionów dofinansowania ze środków unijnych na organizację tego i zakup autobusu. No tak. To zostało zwrócone. Tylko, że był moment, kiedy Andrew musiał te pieniądze włożyć sam. No i tu niektórzy mówili, o, obiecywaliście ten. Nie, nie, nie. Po malutku, bez, bez pośpiechu i bez nerwów, tylko wyczekał i dostał te pieniądze. Budowa basenu to jest tam chyba 27 milionów złotych, tak? Jakoś tak. Bez dotacji żadnej. chyba. No, no tu niestety to, 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 to hmm. też jest, to, to trochę okoliczności zewnętrzne to wpływa, bo był czas, kiedy dotowano i, i Wadowice, i Kęty, dostały dofinansowanie do budowy basenów. Bo to był taki moment, kiedy to budowano te kry... Z totalizatora chyba, tak? Tak, bo, mm. bo tam, tam są rozdzielane te pieniądze. Chodzi o to, że to był moment, w którym budowaliśmy te baseny w całej Polsce, bo chcieliśmy wzbogacić ofertę wychowania fizycznego w każdej gminie, wiemy doskonale, że mamy ogromny procent dzieci z nadwagą, że mamy dzieci z wadami postawy, basen jest najlepszym miejscem, gdzie można prowadzić gimnastykę korekcyjną i gdzie można naprawiać niestety te cywilizacyjne defekty, jakim ulegają nasze dzieci. Ale to jest z tym basenem to w Kalwarii też mają pomysł na budowę w, basenu. I tam... Znaczy w Kalwarii był pomysł na budowę basenu, tylko że troszeczkę zaczyna być problematycznie, bo nie za bardzo jest, gdzie go teraz umieścić. Tutaj się są rozgrywki pomiędzy y, gdzie go dać, a po drugie jest problem taki, czy budżet to Udźwignie, bo nie oszukujmy się. Wydatki na basen będą w okolicy około miliona złotych rocznie, bo tyle kosztuje utrzymanie basenu. Czy jest duży, czy jest mały, trzeba milion wyłożyć, bo pracownicy kosztują. Na to nie będzie dodatkowych pieniędzy. Poza tym, patrząc się po Andrychobie, widać, że raczej też trzeba będzie go wybudować za własne środki. Bo, przecież... Bo już nie ma dotacji, właśnie ten program się, te programy się pokończyły. Mhm. A przecież Kalwaria mogła kiedyś wybudować basen, ale no niestety nie chciała. No właśnie, te gminy, które kiedyś, w poprzednich latach przegapiły ten moment, nie załapały się na dotacji i dzisiaj muszą to same dźwigać. No niestety Andrów też jest w takiej sytuacji. No i choć staną się wciąż i tam liczy na 3, 3,5 miliona, że, że z tej sumy, no ale powiedzmy to nie, jest, to nie jest wielka i znacząca kwota przy 27 milionach. Ale daj Boże, żeby, żeby i, taka, i taka suma była. Tylko, że w Andrychowie to ma... jest też tak, że to nie jest prawda, że Andruchów nie ma basenu, bo ma. Tak dużą pływalnię. To wszyscy wiedzą. No. I to no, drogą pływalnie taką e, z przytupem. No taka, ta, ja myślę, że nie jedno miasto na południu Europy, gdzie klimat jest dużo łagodniejszy i przyjemniejszy, a w morzu można się kąpać poza grudniem, styczniem i lutym przez pozostałe 9 miesięcy. Taki basen byłby super. Ale my żyjemy po północnej stronie Karpat i tu Wiecie, te jak Rosjanie mówią, u nas zima tylko 8 miesięcy, a potem lato i lato. Więc trochę taki, nie w ten klimat taka pływalnia. Mógł być, mógł, wiem, wszyscy pewnie już było, przed wojną było, i tak, bo przed wojną się nie budowało takich krytych pływalni jak po wojnie. Może wtedy trzeba było wybudować na tamtym miejscu krytą pływalnię. Może trzeba było. I wtedy, bo teraz trochę się chyba zrobi tak, że ta kryta pływalnia, którą będziecie mieli, ona trochę zabierze tych pływaków z tej no w, odkrytej. W, w nie najlepsze dni pogodowe, pewnie tak, ale wiecie doskonale, jak to wygląda, kiedy są upalne letnie dni. Z Wadowic, tak, z Karwarii, to, z Wieprza, tak, jest, z Ludzie jadą sobie do, do Andrychowa na basen, hmm. i Andrychowianie, którzy mają, e, e, muszą utrzymywać ten basen, mają taką ilość gości, że czasem nie mają gdzie kocyka położyć przy tym swoim basenie. No i dobrze, niech będzie drugi, niech, niech się to rozładuje. I też jest tak, że trzeba sobie powiedzieć, że w okolicy też są jeszcze takie prywatne ośrodki, hotele, parki, rozrywki, które też mają baseny kąpieliska. Na tak kocierzu są... na przykład. No, w Zatorze. W e... W Osieku. W jeszcze... Osieku. Jeszcze... No, no, no to macie wszędzie ta... rzut beretem. A jeszcze ta słynna być może inwestycja pod Wadowicami? I wystarczy przejechać ten kocierz i już jesteście kocze nad Jeziorem Żywieckim. Także wy tu nie macie jakby problemu z dostępem do kąpielisk. W tym Andrychom. No ale wieprzówka wysycha regularnie. No jeszcze tego wybrakowało, żeby się kąpali w wieprzowce. Dlaczego? W skawie się kąpiecie w no, no kąpiemy się, no bo mamy tak skawę, ale... Znaczy, kto no, się kąpie, to się kąpie, bo ta skawa rzeczywiście wymagałaby uregulowania, i być może rzeczywiście można by było zrobić fajne kąpielisko w Wadowicach też, podpowiadamy. Ale... Szczególnie, że y, zaraz za oczyszczaniem to i woda byłaby w miarę zdatna. No tak, ale są pewnie jeszcze inne potrzeby. No, y, na pewno ludzie korzystają z takich miejsc. My tutaj mówiliśmy wcześniej, że potrzebne są takie różne dziwne miejsca, gdzie ludzie mogą sobie przyjść na spacer, pojeździć na rolka. Pograć w, bó w, 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 w bóle. Bóle. bóle, ale także e, nawet i e, ścieżki rowerowe. E, no i ścieżki rowerowe. Wciąż, wciąż się o to dopominają mieszkańcy. Wciąż o ścieżki rowerowe nie gasnący Znaczy, no, u nas na nowo zaczyna wypływać w Kalwarii ścieżki rowerowe, dlatego że są opracowane, ale jakoś. Nie ma chętnych, a przecież możemy połączyć się ze Stryszowem, a tam są bardzo piękne ścieżki. Myślę, zrobione. że w przyszłości to będą musiały to postawić programy międzygminne, bo ścieżki rowerowe w obrębie jednej gminy to jest mała atrakcja, ale kiedy mogę się urwać i bym sobie mógł pojechać na przykład od Skawy przez Andrychów nad Sołę, zrobić kołasz po Wisłę mhm. i wrócić przez Zator do, do Wadowic, no to fantastyczna trasa na cały dzień z, i to z rodziną. Był taki projekt, on niestety upadł. No, ale część już powstała takich, takich szlaków. I teraz kwestia tylko połączenia tych pozrywanych kawałków, tych nitek. No Są te projekty między innymi, które jakby yy, yy, są odpowiedzią na takie zapotrzebowanie. W tamtych rejonach wiślańskich, w kierunku Krakowa, od Skawiny i tam, ten, już są takie miejsca. jeśli kilometrami można jechać wzdłuż Wisły, pięknymi trasami. Panowie, kończymy. Yy. Bardzo serdecznie dziękuję gośmie. naszej dzisiejszego dzisiejszego... Kiedy programu? ten lasem będzie otwarty? 1 września. 1 września. Andrzej Famielec, Marcin i Marek Nycz Dziękujemy Państwu za uwagę.